Witam was serdecznie, z tej strony wasz ulubiony abstynent youtuber. Co tam was słychać, widzowie, jakby w życiu mija. Dobra, zbonusowało mi. O! Uuu, 3 nametiny, k***a. Fajnie, fajnie. Piękna sprawa. Czekajcie, kupię sobie tą skrzynię na peta. Jednak 300 SM to niedużo. Tutaj naszyjnik takie coś wbiłem. Piękny naszyjnik, nie? A ogólnie to w sumie nie wiem. Dziki sprzedałem trochę. Sprzedałem trochę blasków. Nie kupowałem nowych. Kupiłem trochę alchemii. No i w sumie to tyle, nie? Dobra, jak tam gildia, widzowie? Mamy do wypłaty 2 wony. Piękna sprawa. Zaraz sobie to wypłacimy. Zaraz sobie podliczymy, ile już mam w towarze pieniędzy. Nawet nie wiem, powiem wam szczerze. Mam tego tyle, że ja nawet nie wiem. Wypłać 181, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I dajmy to tu. I sprawdźmy ogólnie jeszcze księgi przeszkody i sprawdźmy zwierzaki. A lasory się pojawiły na ryneczku. O, ktoś poskupował. To w końcu może ktoś kupi moje przeszkody jedne. Spoko. Dobra, co ja chciałem. Więc tak, widzowie. Odnośnie tego, ile ja mam won i... Aha, rozrobania peta. Nie sądziłem. Dobra, a jak są jajeczka? Patrzcie, widzicie? Pojawiły się już normalnie Alastory, ale za drogie są, bo pomyślcie sobie. Kupujesz Alastora, jest to typ pierwszy. Każde czerwanie kosztuje 2,5 wona. I to da ci ktoś 50 wonów żeby, za typ szósty? No moim zdaniem nieopłacalne. Dobra, więc tak, ile ja mam wonów, zapytacie. No i tu jest właśnie kwestia sporna, bo... ceny są zmienne. Dużo w kuponach mamy, nie? W kuponach to mamy przynajmniej ze 100 wonów, jak nic. W księgach przeszkody mam drugie 100 wonów, nazwijmy to. W legendach, ametystach, no powiem wam, że ja mam w chuj tej kasy. Ciężko będzie mi to obliczyć, znaczy możemy na oko sobie to policzyć. No ale wiecie, dopóki nie sprzedam danego itemu po cenie, którą ja bym chciał, żeby wyjść z zyskiem, to ciężko powiedzieć, że jestem na plusie, skoro mam ten item, nie? 52 razy 0,5. Mamy 550 wonów. Prawie 600 wonów mamy. Jak wszystko mi zejdzie po tyle, ile ja chcę. Za tą sumę, ile mógłbym kupić SM-ów? Zakładając, że SM-y kosztowałyby pół wona, bo tak je policzyłem. Czyli miałbym 100 tysięcy SM-ów? 563 wony. No, nawet nie muszę tego liczyć chyba, nie? No, źle policzyłem. Znaczy, wony dobrze policzyłem, ale z tymi samami się wyjąłem. 1000 kuponów, bo to razy 2 powinienem policzyć. Razy 2. 1166 kuponów. 58 tysięcy SM. Czyli w sumie, jak zaczęliśmy o 35, no to mam 13 tysięcy SM na plusie. Przy czym... SM-y to nie jest coś stabilne, bo SM-y ja miałem po obniżonej wartości, bo to były w kuponach 1000 SM. Więc musiałbym policzyć tamtą cenę SM-u względem kuponów, po ile kosztowały 50, bo to na filmie pokazywałem. I po ile ja kupowałem. I wtedy, no bo jakbym poczekał na promocję, załóżmy, takich rzeczy jak otwieranie melejki. O, ktoś tam napisał, że na dungeona idą. O 22, a to się przejdziemy z nimi. W sensie popatrzymy. Zaprosisz do gildii, a to czekaj. Kogo dawno nie widziałem? To są nowi ludzie, to sobie zostawmy ich. Tego nie widziałem dawno. Jest online, to pewnie jakiś bub kogoś tam. A że tu nie pokazuje, kiedy ktoś był online.
Jakbym wiedział, najwyżej ktoś będzie płakał i tyle. A to ile tak ktoś zwiększa w sumie? Taki ołtarz mocy jest napisane? Bo to się nie leveluje, nie? Ołtarz mocy. Bo mi się wydaje, że to się nie leveluje. Zwiększa limit osób, ale o ile... No nie mam pniaków, nie? Dobra, najwyżej oddam jeszcze przez parę dni. No i o ile k***a zwiększyło mi? O, 7 osób, szał. 30 mimo piank. Czyli jeszcze jeden level można mieć, tak? 88, czyli 3 osoby więcej. Ciekawe do jakiego levela można... Macie. Dodało nam to... No jest parę miejsc w gildii, nie? Zawsze można dodawać, nie muszę nikogo usuwać. Dobra, no to dobra, to idziemy do M3. Dam ci te rzeczy, Furion. Weź na przepustkę i tak dalej. Jak dzisiaj nie zrobicie k***a tego Dunga, to was wszystkich wy***le, bo wstyd. Ale zobaczymy, runda druga, nie? Wierzę w moją gildię. Muszę zobaczyć w ogóle kupony. Mi się jakieś nie kończą. No jak nie zrobią, to na ich miejscu bym wyjął w ogóle z tej gildii. I wszystkich. Aha, no tak. Nie, na 7 dni było, wydaje mi się. No ale ekipa jest, kurwa. I pomyślcie, że ja tylko gildię zrobiłem po to, żeby ziemię gildii postawić. Moi drodzy, ziemia gildii prawie 50 won mi dała, więc na plus idziemy. Ta, portal idę. No, już na leży. Szybko, powiem wam, szybko ten dungeon będzie zrobiony. Dobra, nie hejtujcie, już kończą bosika. Moja gildia najlepsza. Jeee, wymęczone w ch***, ale jest. Piękna sprawa, dobra. No nic, idziemy, sumę robić w sobie. Nie ma dużo tego, ale trzeba. Bo zamykają, dzisiaj się resetuje. O k***a, patrzcie, jak zrobić wony? Siema. Pograją tu paręnaście lat? Tu więcej ludzi ma te aury na rynku, niż jest online na Polsce. No znowu ta typiarka stoi. Dzień w dzień przy samym miejscu. Widzicie? To jest sex workerka. Turecka. Pięknie. To ja mam coś farta do tego 50 wartości ataku. Ewentualnie tego, ale nie chcę miksować 1.5. Dobra, miksujemy to 6.7. Plus 8, a ja potrzebuję na umy, bo mnie bossy zatrzymają. Opłacało się. Dzisiaj 50 wartości do nasiorka, 30 wartości do tego, wczoraj 8 metiny nasiorka. Wow, w końcu gierka oddaje, jak zawsze ruchała z Pawelskiego. O kurwa. Mam tu jakąś fajną misję jeszcze. Co my tu mamy? Drzewo duchów. Beranseta, o k***a, powiem wam. Halo Sugar, look this shit. Ale syf. Ale k***a syf.
Muszę zrobić 50 piętro, więc pewnie do pierwszej w nocy. No muszę, nie? Po prostu. Do 30 levela szybko pójdzie, to tam na prawie na autoobach będę mógł zrobić. Ale to dla... O kurwa, perfekt dla szamana, patrzcie. I właśnie z takimi rzeczami musiałby Uniwersuman rywalizować u mnie o klucze. Patrzcie, kurwa, jaki nasior. 5 na bossy. 5 wartości magicznej, elo. Wschodni emerald czy polskie? Wschodni emerald! Dużo graczy, profesjonalni youtuberzy, a po fuzji możesz dostać autograf od Kmicica i jakiś pakiet na start, jakieś potki czy rzucie albo coś. I z razem pobiegacie po ryneczku. Polecam. Od tego powiem wam, spać się chcę od tej wieży. Nie ma chuj na samym miesiącu, widzowie. Chcę mieć spokój, nie? I jedynie ostatnie pięterko męczyć. A nie, że ja dopiero 35 robię. Tak. Szybko to idzie, morda. Dobra, moi drodzy, zaraz będzie 39, 40 i będzie wielkie odliczanie, 10 pięterek. Wytrzymajcie, widzowie. Ta wieża może jest nudna, ale za to nie ciekawa. Oporowo te piętra idą. Bardzo. Mówię, do 69 to spoko, nie? Ale potem, kurwa... Wow. O, dobre pięterko. Szybkie. Majówkę z widzami, jak masz, kurwa, październik. Same ćpuny, kurwa, mnie oglądają po przejściach. O kurwa. Ale pech. Myślałem, że dam radę, do tego nie. A, kumulacja z p***y. I placek na glebie i skill naraz. Dobra, czekajcie, bo to nie ma sensu. Najgorzej to jest właśnie na te żywioł typu mrok i ziemia, bo najmniej eku mam na to. Dlatego muszę uważać. Te piętro 66 jest gorsze niż 69. Bo tak to jeszcze itemy mnie chronią przed damage'em. Dopiero 50 piętro jest takie potężne. No ja w ogóle biję. Dobra, to ja już wiem, że nie warto będzie używać tego skilla na te bossy. Niestety przejęte są te pięterka. Nic za to nie poradzę. A nie! A wiedziałem. To jest właśnie to, nie raz ci od początku, kurwa. Na spokojnie to zrobić, bo nie chcę mi się powtarzać tego piętra. Ale 50 już powtarzać. Fajnie, że... Omdlenie. Dawaj to koło. Dobra, ostatnie piętro. Czekajcie, przygotuję się. Problem. Daj mi. Dobra. O, damage ładny mam, to muszę przyznać.
To pokonałem jednego, czy nie? Nie. 100% kurwa, powiem wam. Jeden mniej. Mam minutę. Dobra. Ale fart. Dobra. Nie z tego Jakub. Ja za pierwszym widzowie. Nie wierzę. Za pierwszym razem, kurwa, nie wierzę. Jednak hełm dużo dał, nie? Hełm jednak dużo dał, muszę powiedzieć. Ale powiem wam, że następnym razem jeszcze na silnik muszę kupić z podwójną precyzją. No spociłem się, kurwa, panie. Rów cały spocony, slipy do wymiany po tym streamie. Kawę czy rękawice mi zrobi. Pewnie nie, bo za dobrze nie poszło. Wiecie, jak za pierwszym razem... to nie ma opcji. Rękawica, k***a, szpalonet będzie. Tak mnie ulepszy rękawice. I uwaga! Jakie są prognozy na czacie? Drop speed, nie lubię cię. Yeah! Brawo! 40 bomb do przodu. Piękna sprawa. O, to jest chyba nawet lepsza. Nie, to jest najgorsza. Jest! To się liczy, k***a. Tak pewnie bonusy nie wejdą. Mają życie. Specjalnie wziąłem 6 zmianek, myśląc, że wejdzie mi. Ja pierdolę, 8 dodań, kurwa, 3 bonusy weszły. Tak, na razie nie, ale tak. Jeszcze odłamki żółte trzeba kupić i wystawić. Nie wiem, czego oczekuję, powiem wam. Niczego w sumie. No, wiadomo. Dobra, 40 minut. Dobra widzowie, ja sp***am, fajnie było. Widzimy się tomorrow, dzisiaj w sensie.